Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Dying Light 2 Stay Human. Ja wiem, że takie niecodzienne rozpoczęcie, ale ostatnio padliśmy, to raz. Na samym koniec odcinka, bo nie trafiłem gdzie tam trzeba. A dwa, Aiden ma coraz częstsze... Taki. Z każdą próbą położenia się spać, Aiden ma atak. Nie wiem co to zmienia, nie wiem dlaczego. Używanie inhibitorów też go w tej chwili tam uszkadza, że tak powiem. No i niestety jesteśmy dalej niż byliśmy, bo się musiałem spieprzyć, no. Nic nowego, standard. Op, dobra, udało się. Lecimy na górę. No, chciałem podpaniakować, zakończyć ładny odcinek, a wyszło jak zwykle. Nic nowego z mojej perspektywy, więc nie macie co się martwić. Dobra. Tutaj skończyliśmy. Wiem, pamiętam. Już przestań brzęczeć, Boże. Tak temu kolesiowi uszy suszysz, czy głowę suszysz, że to szok. O, zginęliśmy w tym miejscu. Au! Znaczy w sumie nie au, ale au. Au, ale nie au. Op. Dobra. Tutaj jest zejście. Mamy w sumie 600 metrów, to daleko. To w sumie daleko. Ja wiem, że ja nie robię żadnych... Kurde, nie chciałem tam schodzić, wiecie? Naprawdę nie chciałem tam schodzić, ale tak, tam jest przejście. No, uda nam się cyknąć? O, uda nam się cyknąć. O. Ciekawe jest to używanie tego pseudo pod ochroną, naprawdę ciekawe. No i lag spike, jak zwykle, standard. Jeżeli dobrze się wyceluje, to faktycznie można daleko dolecieć. Naprawdę można daleko dolecieć. Opa. Tam coś jest? No tam jest. My cały czas ryzykujemy wykryciem. Zalusieńki. Zalusieńki czas. No tam to już my raczej nie dolecimy. Patrzę, że to się wszystko nagrywa, ale chyba tak. Pa? Pięknie. Tak miało być. To było calculated. 300 metrów to bardziej w tamtą stronę, tylko kurka, wódka, nie wiem czy ja nie będę musiał przepłynąć. Proszę mnie straszyć, gnoje. Dobra, przepłyńmy. Ten grajdołek. Raczej przelećmy. Tyle o ile. O kurde, tam jest chyba wyjedz. To nie wyjedz. To chyba nie wyjedz. Tyle dobrze, że to nie jest wyjedz. 150 metrów. Zobaczmy, jak się prezentuje ten teren. Pewnie chujowo, znając życie. Cały czas ktoś we mnie chyba żyga, co? Dalusieńki, boże dzień. Tam jest screamer. Trzeba uważać na niego. Dobra, hop, hop, hop. Dzień dobry państwu. 40 metrów. No dobra, jesteśmy. Jesteśmy w tym grajdołku, tylko jak tam się dostać? Jak tam się dostać? Ja tu nie widzę. Nie widzę nic, co mogłoby nam... A, tu jest. Ej, ja myślałem, że to zombiek. Miałaś rację. Same zgliszcza. Lawan? Ej, Aiden, ale jeszcze może nie zgliszczę. Major Matt? Tu Aiden. Aiden, dobrze cię słyszeć. Powiedziałeś, że mógłbyś coś zrobić. Co miałeś na myśli? Nie przez radio. Przyjdź na statek, do siedziby głównej. Niedługo też tam będę. Dobra. Co jest?
Kolejny atak. Co jest? Wynośmy się stąd, Greg. Hej! Chwilę! Odejdź! Hej! Co tu się kurwa stało? No, tu się odwaliło. Gdzie my jesteśmy? My byliśmy, czekajcie, tu, prawda? To był ten park. Saint Paul. Gdzie to było? Kurde, mogłem zobaczyć na mapkę. Ale wydaje mi się, że gdzieś tu. O, mniejsza o większość. Dobra, mamy poziom parkouru kolejny. Kombinacja ścienna. Pokażcie mi to. O. Takie 2 na 10. Rozganiacz, to jest ciekawe. Bieg po ścianie. O tak, ja chcę to. Ja chcę bieg po ścianie. Ja chcę bieg po ścianie. Dobra, gdzie my mamy iść teraz? Mamy iść tam. 230 metrów. Daleko, niedaleko, ale się rozpędziłem. Myślałem, że tam doskoczę. Ej, ale może bym doskoczył nawet. Dobra, sprawdźmy, jest dzień. Easy. Nasza postać zaczyna coś robić. W sensie, no, jakoś tam parkurować. Dzień dobry, zombiaczki. Do widzenia, zombiaczki. Pa. No, ja wam powiem, że z tym wszystkim to jakoś nawet dajemy radę. Muszę sobie apteczek porobić, bo już ewidentnie ich nie mam. Tak samo na początku nam brakowało grzybów i tak dalej, mieliśmy bardzo mało tej tej odporności, ale teraz widać, że jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. Jest mniej przynajmniej tragicznie. Ej, dobra, możemy skakać już jak prawdziwe parkury. Nie no, jest elegancko. Dobra. Nie mamy czasu na to. Kurde, ale mi tego brakowało. Ten Aiden miał taki problem z tym skakaniem. Mój pyk, to jest piękne. Pływające porty CSP. Dzień dobry. Zamykamy drzwi, jesteśmy kulturalne chłopaki. Dawno. Dobra. Fajnie, ale mamy strzelbę. No pewnie, że bierzemy. Ładunek C4. Obrażenie, jakieś wybuchowe strzały. Płomień, lód. Uch. Takie 2 na 10 bym powiedział. Wkłada efekt od ognia, od zamrożenia. Kurde, kupiłbym to wszystko. Zawsze, żeby mieć cokolwiek. Dajcie mi to. Te cztery też kupię, co mi tam. Te strzały też. Ja jestem osoba bardzo lubiąca takie rzeczy. Sprzęt wojskowy 2 na 1. Raczej 1 na 2. Zwiększa zwrotność i zasięg oraz dodaje zdolność nabierania wysokości w powietrzu. Fajne, fajne. Wiecie co, może byśmy sobie jakąś tą pożogę ulepszyli? Kurde, tylko czym się różni na przykład pożoga od Inferno? 10 obrażeń na sekundę, czas trwania 4 sekundy i z odnowienia 180. 4 i krytyk. I brak czasu odnowienia. To to jest lepsze. To jest znacznie lepsze. No Jezu, chłopaki z tych landu nie potrafią nawet w to. Szansa na trafienie krytyczne 8%. No kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ja bym apteczkę ulepszył. Tutaj koszt trwałości jest fajny. Tutaj koszt trwałości jest fajny. Apteczka gdzie jest? Gdzie jest apteczka? Tam była apteczka. Apteczki nie mogę, dobra, ulepszymy to. Ponad
elektrycznymi pułapkami. Mamy straszną lipę, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy typu... Boże. Nie wiem. Stój. Biomarker. Masz. Zgłoś się do Meyer w dyspozytorni. Dowódca już wraca z terenu. Matt też bierze udział w misjach? Matt często sam chodzi na akcje? Dawniej chodził. Prawie nie było go na statku. Ciągle w terenie. Ciągle pomagał. Dlatego dołączyłem do stróżów. Ale ostatnio Matt jest jakiś dziwny. Nie wiem, o co chodzi. Zachowywał się tak jeszcze przed Old Villador i atakiem renegatów. A teraz ta akcja z wycofaniem... Nie rozumiem. Cokolwiek jest zgrane, oby niedługo wyjaśnił ludziom, o co chodzi z tym całym odwrotem. Pewnie ma swoje powody. To bez znaczenia. Zginą przez nie niewinni ludzie. Idź do Meyer. Dzięki. Okej. Okay. No to idziemy. Co tam u Państwa słychać? Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu pierwszy raz jestem. No i Lux Spike, kurwa, no bez jaj. O co tu chodzi? To oni z tą grą zjebali. Za rok będziesz mi mówić pani Kapra. 75 stabilnych FPS-ów. Nie zatrzymuj się, obywatel. Upewnij. Gdzie jest dyspozytornia? Tam. Dobra, ludzie. Trzeba się zająć lampami UV i wracać do bazy. Ma pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Ruchy. Zaatakowali już dwa z naszych obozów. Dozbroimy was, w razie czego będziemy interweniować. Skoro możecie interweniować, dlaczego odchodzicie? Co to jest kurwa za farsa? Twój ojciec nie był czasem bohaterem wojennym? Pewnie przewraca się w grobie. Uważaj na słowa, cywilu. Wszędzie jest ciężko. Wiesz o tym. Chcesz? A, to ty. Pamiętam cię z kantyny. No, chyba tak. No, z tej walki w kantynie? Może? Nie spinaj się. Naprawdę dajesz sobie radę. Szanuję to. Aiden, tak? Dowódca kazał mi cię wprowadzić w sprawy frakcji. Misji wita serdecznie. Kim jest Misji? Pewnie statek. Kim jest Misji? To statek, na którego pokładzie stoisz. Odegrał kluczową rolę w czasie rewolucji. Misji miała dostarczyć leki, maski i inne zapasy medyczne, a potem wrócić do domu. Ale dom przestał już istnieć. Załoga nie miała dokąd wracać. A teraz? Teraz służy stróżom prawa za siedzibę i centrum dowodzenia. Wszystkie rozkazy wychodzą właśnie stąd. Sprytnie. Łatwiejsza w obronie niż budynek. Właśnie. O co poszło w tej bójce? Czego chcieli ocaleńcy? Mówisz o naszej małej sprzeczce? Chcą tego, co wszyscy. Bezpieczeństwa. Co jest zrozumiałe. Ale trzeba myśleć bardziej perspektywicznie. Wkurza mnie, jak wyjeżdżają z moim ojcem. O co chodziło z twoim ojcem? Nie chcę być wścibski, ale co to za sprawa z twoim ojcem? Ach, znowu to samo. Jesteś nowy, więc opowiem ci skróconą wersję. Klasyczna historia. Uratował kilku towarzyszy broni, kilku cywilów i dostał medal. Kiedy? Dawno temu. W czasach, kiedy ludzie walczyli tylko ze sobą nawzajem, a nie ze sobą i z zarażonymi jednocześnie. To przez niego trafiłaś do wojska? Zasadniczo. Musiał być z ciebie dumny. No pewnie. Co nie? Gdzie jest major Matt? Gdzie jest Matt? W terenie. Trafili na jakiś trop w Old Villador. Musisz poczekać. Widzisz tablicę? Mamy mnóstwo pracy i za mało ludzi. Chcesz nam trochę pomóc? Zapłacimy. Lekarz, szybko! Szlak to major Matt. Lekarz, coś się szybko! Stało. Z drogi! Z drogi! Wykrwawia się! Kurwa, z Aitorem jest kiepsko. Ratujcie go! Zabrać go do szpitala, ściągnąć lekarzy. Uratujemy go. Trzyma się, Aitor. Wyjdziesz z tego. Słyszysz? Ruchy! Lepiej, żeby Aitor przeżył. Z
Zbyt wielu straciliśmy w Old Villador. Jack zrobi wszystko, by znaleźć winnego. Ciekawe, ciekawe. Ej, ty! Chcesz wrócić na bezkres? Ciekawe. Robi się ciekawie. Ja tam nie widziałem, żeby on krwawił. Ale to tak między nami. Aiden, nie stój jak kołek, chodź tu. Wiesz co to? Ten kastet należał najpierw do komendanta Lucasa. Potem przejął go Aitor. To, co stało się w Old Villador, nie może się powtórzyć. Musimy ocalić to miasto. Przed zarazą, przed rzeźnikiem i jego ludźmi. Cokolwiek planują. Okej, ale przez radio mówiłeś, że masz dla mnie informacje. Tak, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz Aiden, po co ci ta baza danych? Co w niej jest? Szukam swojej siostry. Szukam swojej siostry. Co się z nią stało? Dawno temu Walt ją skrzywdził. Odebrał mi ją. Musi mi powiedzieć, gdzie ona jest. Czy jeszcze żyje, czy... Dlatego szukałem centrum dowodzenia GRE, żeby się dostać do bazy Waltza na serwerach. Czyli mamy wspólnego wroga. To znaczy? Waltz to prawa ręka rzeźnika. Faszeruje jego ludzi inhibitorami. Możemy dorwać ich obu. Sprowadziłem cię tu, bo wiem, że w mieście ukrywa się kilkoro naukowców GRE. Trafiliśmy na trop jednego z nich tuż przed atakiem renegatów. Brzmi obiecująco. Kiedy znajdę tego naukowca, przyciśniemy go. A w razie czego znajdziemy innego. I tak dalej, dopóki nie uzyskasz odpowiedzi. Dlaczego naukowcy GRE się ukrywają? Dlaczego pracownicy GRE się ukrywają? Obawiają się gniewu ludzi. Za to, że GRE rozprzestrzeniło infekcję. Czyli to prawda. GRE ściągnęło wirusa. A kto inny? Ponoć robili eksperymenty w swoich bazach. Sprowadzali kontenery z Haran. W nocy, w tajemnicy przed rządem. A potem wszystko upadło. W odwecie ludzie wyłapywali naukowców i wieszali ich na latarniach. Zabili jedynych ludzi, którzy mogli znaleźć lekarstwo. Lekarstwa nie ma i nie będzie, Aiden. To propaganda GRE. Ale skąd o tym wiesz? Dobra. Czego chcesz w zamian? A jak ci się wydaje? Może obaj chcemy tego samego? Prąd wrócił do miasta. Renegaci znów atakują. Po raz pierwszy od zakończenia wojny zaatakowali nasze posterunki w centrum miasta. Ale my też mamy do dyspozycji nowe możliwości. Dzięki elektryczności możemy uruchomić największą antenę w centrum. Na szczycie wieżowca VNC. Chcecie pokonać rzeźnika za pomocą radia? W pewnym sensie. Dotrzemy z sygnałem do szerszego grona ludzi. Komunikacja między osadami się poprawi. Zwerbujemy ludzi i obronimy miasto. A wtedy łatwiej będzie szukać niedobitków z GRE, których potrzebujesz. Skąd mam mieć pewność, że mi pomożesz? Jaką mam pewność, że mi pomożecie, kiedy już zrobię swoje? Nie ufasz mi, Aiden. Jestem w tym mieście od niedawna, ale wiem, że obietnice najczęściej nie są tu spełniane. Jeśli nie znajdziemy pracowników GRE, obiecuję, że pomogę ci dorwać Waltza. Działasz z Lawan. Domyślam się, że też go szukasz. Okej, pomogę ci. Okej, spróbuję. Dobrze. Rzeźnik nie zaatakował bez powodu. Muszę zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Za wszelką cenę. Wszystko dobrze, sir? Meyer wtajemniczy się w plan. Jak najszybciej z nią porozmawiaj. A, Aiden. Nie musisz mi mówić, sir. Dla przyjaciół jestem Jack. Okej. Okay. Jack. Aiden, o co chodzi, synu? Zapytaj o renegatów? Ci renegaci chyba są wszędzie. Nie na długo, kiedy umieścimy nadajnik na szczycie wieżowca VNC. Rzeźnik będzie musiał się wycofać.
Nie wiem, czy to będzie takie proste, Jack. Proste? Podobno nieźle ci idzie pozbywanie się szczurów z miasta. Myślisz, że szukają czegoś w centrum? Ciągle przyłażą, ale to nie jest skoordynowany atak. Oczywiście, że nie jest, bo kieruje nimi szaleniec. Jeśli Williams to wariat, dlaczego po prostu nie zalał miasta toksyczną wodą, zamiast wysyłać bez sensu oddziały? Za wariatem nie trafisz, Aiden. Sądząc po tym, jak łatwo mógłby zniszczyć miasto, wcale nie chce tego zrobić. A przynajmniej nie od razu. Wysyła do centrum rządnych krwi renegatów, żeby siać chaos dla własnych korzyści. Żeby dobrzy ludzie trzęśli się ze strachu, podczas kiedy on będzie siedział na swoim tronie z białymi rękawiczkami na łapskach, słuchając muzyki poważnej. Nieźle to pojebane. Ale możemy przeciwdziałać jego tyranii, prowadząc kampanię oświeceniową. Dlatego musimy koniecznie uruchomić nadajnik. Ludzie muszą wiedzieć, kto jest wrogiem. Dopiero wtedy będziemy mogli się obronić. No dobra. O nic. Chyba wiem już wszystko. Powodzenia. Sayonara i do przodu. Hasta la vista, baby. Lecimy do tej babiczki, która miała nam wyjaśnić dokładnie, co my mamy zrobić. Jak ty się nazywałaś? Meyer. To jest Meyer. Meyer. Rozpoznaję twój strój. Należysz do ogońców, prawda? Zgadza się. Masz dla mnie przesyłkę? Nie, ja zbieram informacje, a nie przekazuję. Więc nie mogę ci pomóc. Rozumiem. Ale może twój szef by mógł? Szef gildii? Driscoll? Może. Nie wiem. Ma do tego prawo. Ale musiałbyś być kimś wyjątkowym. Nie wiem, czy jestem, ale to, czego szukam, jest ważne. Możesz pogadać z Driscollem, ale lepiej się nie nastawiaj. Stara śpiewka. Gdzie go znajdę? Nasza siedziba jest na Downtown Court, na stacji metra o takiej samej nazwie. Na pewno ją rozpoznasz. Driscolla też. Trudno go przeoczyć. W porządku. Dzięki. No, Bajobonga, dziękuję. Matt mnie do ciebie przysłał. Tak, chciał, żebym ci to dała. Mała nagroda za pomoc stróżą prawa. Latarka UV. Może się przydać. Dzięki. Wspominał o jakimś planie. Wieżowiec VNC. Skoro prąd już wrócił, możemy nadać naszą wiadomość i ogłosić mobilizację. Ale najpierw trzeba się dostać na górę, a to daleka droga. Co chcesz wiedzieć? Powiedz mi więcej o tej radiostacji na szczycie. To najwyższy budynek w Villador. Kiedyś to był symbol wielkości miasta. Teraz jest symbolem upadku. A to dlaczego? Ta antena może znów zjednoczyć miasto. Ale kiedy ktokolwiek próbuje ją odpalić, zgadnij, jak to się kończy. Pewnie nie najlepiej. Tak jest. Światełko w tunelu tego miasta to pułapka. Ale może teraz będzie inaczej. Oświetlimy wieżę lampami UV. Powiedz mi więcej. Dlaczego to takie niebezpieczne? W środku najpewniej jest gniazdo przemieńców. To największa ciemna strefa w okolicy. Nocni biegacze próbowali się tam dostać. Chcieli wykorzystać antenę, żeby ocaleńcy mogli się ze sobą kontaktować, dodać ludziom otuchy. Ale nawet nie zbliżyli się do anteny. Zamiast tego zostali wybici. Powiedz mi, co się wydarzyło tamtej nocy. Wybici? Nie ma już ani jednego z nich? W tym właśnie problem. Frank wszystko dokładnie zaplanował. Ale żeby plan zadziałał, potrzebował wszystkich. Całej załogi. Ale nie byli chętni. Nie wszyscy wierzyli w ten plan. Był pewien rozłam. Frank sądził, że jeszcze zmienią zdanie, ale... Nie wszyscy poszli po rozum do głowy. Plan całkiem się schrzanił. To było straszne. Ci, którzy tamtej nocy słyszeli krzyki nocnych biegaczy przez radio, nadal mają koszmary. Co się stało z tymi, którzy nie wzięli udziału w misji? Rozeszli się. Zniknęli. Ten, kto wszczął bunt, został uznany za zdrajcę. A nocni biegacze stali się wstydliwym wspomnieniem. Nie ma sensu roztrząsać przeszłości.
Musimy skupić się na tym, co tu i teraz. No dobra, no to ruszamy. Okej, do dzieła. Lampy są na miejscach? Byłyby, gdyby Juan z zaopatrzenia choć raz zrobił swoje. Rozumiem, że olał sprawę. Jest spóźniony, a od kilku dni bawi się z nami w chowanego. Gra mi na nerwach. Więc najpierw sprawdź, o co chodzi z Juanem. A kiedy go znajdziesz, sprzedaj mu kopa w tyłek. Powiedz, że to ode mnie. No, najpierw tego, naprawdę. Nie mógłbyś przyjść do misji. Oj, no dobra, mamy latarenkę. O Jezu, co to było? Latarka upału. Otrzymujesz latarkę upału. Pozwolono odstraszać i osłabiać wszystkich zarażonych, w szczególności wirale i przemieńce. Aby użyć latarki UV, wypalasz się w nią za pomocą jedynki, a następnie przytrzymaj środkowy klawisz myszy, aby ją włączyć. Obserwuj poziom energii latarki. Gdy spadnie do zera, musisz zaczekać, aż latarka się naładuje. Utrzymuj zarażonych wewnątrz snopu światła, aż przewrócą się na ziemię. Będą osłabieni przez parę sekund. Wykorzystaj tę okazję do ataku. Dobra. Mogę sam się oświetlać? Uk, nie mogę. Dobra, tędy wychodzimy. A nie, czekajcie. Tędy trzeba iść. Jest na dole? Kulki se lecicie? Serio? No. Teraz tu? Ale kurde, labirynt, no. Jeszcze skakać się nie da. I lak spajki oczywiście. Kurwa, przestań się zacinać. Kim jesteś? Kazali mi sprawdzić stan jednego zamówienia. Tata. Jebanie specy myślą, że wszystko bierze się z powietrza. Pokaż mi dowódcę i już mnie tu nie ma. Juan jest teraz ostro zajęty. Nie ma dla ciebie czasu. To niech go znajdzie. Jack Matt mnie przysłał. Juan nie ma przełożonych. Juan to... Juan. Nadążaj, koleś. Poza tym... Nie ma go. Możesz spytać jego sekretarkę, dokąd poszedł. Pamiętaj tylko, że to teren zaopatrzenia. Bądź grzeczny. Kurwa, no bez jaj. Szukam Juana Rainera. Zdaje się, że nie był pan umówiony. Mam pilną sprawę. Od dowódcy. Czyli przysyła pana Jack. Jack? Jack Matt. Monsieur Rainer nie ma. Coś przekazać? Nie. Muszę z nim rozmawiać osobiście. Gdzie go znajdę? Niestety nie mogę pomóc. Miejsce pobytu pana Rainera to jego sprawa. Może pan zaczekać? Coś jeszcze? O Boże. Zaczekam. Choć trochę pani sztywna. A pani szef? Co robi dla rozrywki? Monsieur Rainier jest znanym koneserem tego, co w życiu najlepsze. Jedzenia, alkoholu i w zasadzie wszystkiego, co chodzi na dwóch nogach. Czy jest teraz w pobliżu tego, co w życiu najlepsze? Może mógłbym do niego zajrzeć. No niestety. To poufne. O Boże. Matt nie będzie zadowolony. Juana niespecjalnie obchodzą uczucia naszego małego majora. Do zobaczenia. Po cały mnie w nos już cię nie lubię. Oj. Juan? Aiden, zadomawiasz się w mieście? Staram się. Meyer i Jack wysłali mnie do zaopatrzenia. Ciekawa zgraja. Nie przypominają innych espeków. Może dlatego, że tak naprawdę nie są espekami. Interesy to ich religia. Rozumiem. Tak czy siak, ich szef gdzieś przepadł. Juan? Nie lubi rzucać się w oczy. Pewnie przesiaduje w rybim oku. W kantynie? Tamenda ma tam nawet własny stolik. Przekupił kucharza, żeby przynosił mu rzeczy spoza karty. Żyje, jakby upadku nigdy nie było. Poszukam go tam. No to powodzenia. Zwłaszcza, jeżeli go znajdziesz. Nakopię mu do dupy i jakoś go przekonam. Dobra, wychodzimy z tego pierdzidołka. Wyłazimy. I co, musimy iść teraz do rybiego oka, do kantyny. Znów lagspike oczywiście. Albo doczytujące się tekstury, albo nie wiem. To jest kurde aż dziwne, wcześniej tego nie było. Słyszałem o wycofaniu się Roła. Dobra.
To jest tam. Ale moi drodzy, to by było na tyle. To będzie na tyle, tylko tak. Mogłem się przespać, nie zauważyłem, ale tu chyba jest slip. Jest slip czy nie jest slip? A dupa, nie jest slip. Gdzieś tam daleko jest. Dobra, moi drodzy, tak czy inaczej, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.